Witajcie. Niestety w dzisiejszych czasach wciąż można obserwować obrzydliwe zachowanie niektórych ludzi z jakiegoś powodu uważających się za lepszych od innych. Wielu z nich jest przekonanych, że skoro odnoszą sukcesy i mają więcej pieniędzy, automatycznie zyskują status nadludzi i mogą wszystko, albo przynajmniej więcej niż pozostali. W historii, którą zaraz usłyszycie, prawdopodobnie też by tak było, ale sytuacja zaskoczyła wszystkich. Zachowanie zwykłej kelnerki pewnego wieczoru zrobiło z niej prawdziwą bohaterkę. Zacznijmy jednak od początku. Dziewczyna o imieniu Jenica pracuje jako kelnerka w drogiej i prestiżowej restauracji w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. Przez cały rok pracy w tym miejscu zdążyła już zobaczyć wielu odnoszących sukcesy i zamożnych biznesmenów, którzy często wydają pieniądze na lewo i prawo. Jak mówi sama dziewczyna, często są to bardzo mili ludzie, którzy grzecznie pytają, jak się macie, a nawet służą dobrą radą. To ludzie dokładnie tacy jak my, z własnymi problemami i porażkami, a jedyną różnicą, która jednak bardzo ich od nas dzieli, są konta z co najmniej 6 zerami. Nawet jeśli tak to działa, ważne by przede wszystkim pozostać człowiekiem. Całkiem niedawno w restauracji, w której pracuje dziewczyna, doszło do skandalicznej sytuacji. Jej reakcja obiegła cały świat i przyniosła jej status prawdziwej bohaterki. Był to jeden z najzwyklejszych wieczorów i nic nie zapowiadało kłopotów. Lato, przyjemna muzyka, lekki wiaterek i Jenica, która obsługiwała gości z uśmiechem na ustach. Przy jednym ze stolików siedział pewien zamożny człowiek, stały klient, który zawsze zostawiał obsłudze hojne napiwki. Naprzeciw niego, przy stoliku na drugim końcu sali, siedziała zwyczajna chińska rodzina, która wcześniej nie pojawiała się w tym luksusowym lokalu. Długi czas szykowali się do pójścia do tej restauracji, aby świętować urodziny ciotki w małym, rodzinnym gronie. Sielanka nie trwała jednak długo. Nie wiadomo dokładnie, co ugryzło stałego klienta, ale od samego początku, gdy w lokalu pojawiła się chińska rodzina, zaczął się dziwnie zachowywać. Patrzył na nich wymownie, jako że rodzina Chan nie wyglądała na majętną i dość niepewnie wybierała dania z karty. Wyraźnie zwracała uwagę na ceny. Składanie zamówienia zajęło im kilka minut. Bogaty mężczyzna obserwował ich uważnie, po czym stał się bardzo niegrzeczny. Otwarcie śmiał się i kpił z przybyłych gości. Już na pierwszy rzut oka było widać, że rodzina go denerwuje. Nie tylko zachowaniem, ale samą obecnością w tym prestiżowym miejscu. Potem było już tylko gorzej. Gdy jeden z członków rodziny zwrócił uwagę na bogacza, ten, nie zastanawiając się dwa razy, z całą pogardą pokazał gest środkowym palcem. Dalej zaczął wprost obrażać rodzinę i pokazywać kolejne nieprzyzwoite gesty. Najprawdopodobniej uznał, że nie pasują do tak drogiej restauracji i nie powinni siedzieć kilka stolików od niego, bogatego, odnoszącego sukcesy. Zachowanie milionera było co najmniej dziwne. Nie wiadomo, być może miał na to wpływ wypity alkohol, ale były ku temu inne powody. Nic jednak nie usprawiedliwia zachowania mężczyzny. Wydawałoby się, że urodziny cioci, które obchodzili nieszczęśnicy, zostały całkowicie zepsute. Zaczęli niepewnie się rozglądać, już mieli wstać i wyjść, ale na szczęście los miał swój inny plan. Gdy rodzina zaczęła zbierać swoje rzeczy, było jasne, że ich wychowanie nie pozwalało odpowiedzieć milionerowi w taki sam sposób, jak zachowywał się on. A potem stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Nasza bohaterka, kelnerka Jenica, podeszła do gości i kładąc rękę na ramieniu głowy rodziny, powiedziała pewnym siebie głosem: „Wybaczcie proszę, usiądźcie wygodnie i o nic się nie martwcie”. Następnie Jenica podeszła do bezczelnego bogacza i bez wahania stanęła w obronie obrażanej rodziny. Grzecznie stwierdziła, że mężczyzna nie jest tu mile widziany i poprosiła go o opuszczenie restauracji. Oczywiście milioner był zszokowany takim obrotem wydarzeń, zaczął nawet krzyczeć na dziewczynę i zapytał, co tu robi biedna rodzina. Potem zaczął mówić do Jordana Chana, aby wynosił się z lokalu. Pewna siebie kelnerka wciąż broniła chińskiej rodziny i nie bała się pokazać drzwi dyrektorowi generalnemu jednej z największych firm w Dolinie Krzemowej. Całą sytuację nagrała córka Jordana, Lee Chan. Opublikowała ją w mediach społecznościowych, dziękując przy okazji kelnerce za pomoc. W ciągu kilku dni wideo uzyskało ogromną liczbę odsłon. Większość widzów była szczerze oburzona zachowaniem mężczyzny i podobało im się zachowanie kelnerki. Po tym, jak ta historia stała się wiralem, nazwiska jej bohaterów zyskały na popularności.
Urodziny ciotki obchodzili państwo Chan, zwykła rodzina, która od dłuższego czasu oszczędzała pieniądze, by uczcić tę okazję i miała nadzieję na spędzenie wspaniałych chwil w drogiej restauracji. Bezczelny bogacz to natomiast Michael Lofthaus, milioner z Doliny Krzemowej, dyrektor generalny i założyciel firmy technologicznej Solid. Po tym, jak ogromna liczba osób zbombardowała jego konta w mediach społecznościowych gniewnymi wiadomościami, był zmuszony usunąć swoje profile i przeprosić rodzinę Chan, a także wszystkie osoby, które widziały jego zachowanie na wideo. Skomentował, że pod wpływem alkoholu zachowywał się źle, dodając, że szanuje przedstawicieli wszystkich klas i ras. Tego dnia nie był sobą. Tymczasem wiele osób stanęło murem za kelnerką, a nawet postanowiło podziękować jej za dobre serce, rozpoczynając zbiórkę pieniędzy w internecie. Zaledwie kilka dni później kwota darowizny przekroczyła 50 tysięcy dolarów i z każdym dniem dalej rośnie. Sama Jenica jest przekonana, że postąpiła słusznie i mówi, że nikt nie ma prawa obrażać innych ludzi. Jednocześnie nie jest wybitnie dumna sama z siebie, bo po prostu nie mogłaby postąpić inaczej. Wykonywała swoją pracę, ale fakt, że nie bała się i odważyła się wyrzucić niegrzecznego milionera, który zawsze zostawiał hojne napiwki i był stałym klientem, przez wzgląd na zwykłą rodzinę, czyni ją bohaterką. W innym przypadku obsługa mogłaby poprosić rodzinę o zajęcie innego miejsca albo nie zrobiłaby nic, a biedni goście mieliby zrujnowany wieczór. A co wy zrobilibyście na miejscu tej dziewczyny? Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Nie zapomnijcie też ocenić tego wideo. Do zobaczenia wkrótce!